Kalina Jędrusik to taka seksualna prawda o tamtych czasach PRL-u. Słuchajcie, ona kuła w oczy, ona była jak szpila, ona była jak sól na rany. Ona była jak dobra, zimna łycha. Znany polski reżyser, Honys taki Hanys, Kazik Kuc, powiedział o niej, że była uzbrojona w piersi po same zęby. No, dziewczyna miała czym oddychać i na czym siedzieć. Talia osy, piękne włosy, spojrzenie czarujące, no i ten piękny głos. Śpiewała piosenki Osieckiej, piękne piosenki, Wachowskiego Przybory, piękne piosenki. Bo we mnie jak seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogo ogarnie już ten, nie zazna, co spokój i sen. Kalina Jędrusik to była kolorowa postać w tym szarym świecie. Raz była taka historia, że odwiedziła wiejski sklepik w szlafroku z delikatną koronką, prawda? I tam się od razu przed wiejskie baby wtryniła. Poproszę trzy szampany. A taka kasjerka też taka, że... A po co pani szampany? Szampany to nie schodzą, to miała dalej tak na magazynie, nie na półkach. A ona do niej... Kąpać się będę! No tak, no. Kleopatra się kąpała w tym kozim mleku, a Kalina Jędrusik w szampanie ingrysko je. Marysieńka była francuską. Słuchaj, niby teraz w tym momencie się hajtnęliśmy. Ale ja, jako wojak, będę, kurde, ścinać głowy innym ludziom. Ta biedna Marysieńka siedziała sobie w tym zameczku, biedna sama, ona jedna. Czytała sobie tylko te erotyki, ale wtedy stwierdziła, to nie będę czytała, tylko będę pisała do niego. Mój drogi Jean, ja bardzo za tobą tęsknię. Proszę cię, abyś przyjechał do mnie, do Elkowy, abym nie była samotną. No. I proszę cię, żebyś zaspokoił moje żądzę. Ty swoim croissantem byś mnie wyhandożył